Panie Krupa. Ładynko. Witamy chlebem i solą w progach naszej cerkwi i prosimy o modlitwę za naszych wiernych. Spocić Gospodzie. Chrystus poświęcony. Wasza Ekscelencja, zaszczyt to, że mogę Waszą Ekscelencję powitać tutaj na ziemi dąbrowskiej. Dziękujemy za otaczanie nas opieką duchową. Prosimy o modlitwę w naszej intencji. Bardzo Wodyko za dzisiejszy dzień, dzisiejszą modlitwę naszej cerkwi za nas wszystkich i za mnie też grzesznego. Spasi Gospodzie. Dziękuję również wszystkim duchownym zebranym tutaj i Wam, bracia i siostry, bo gdyby nie Wy, nie byłoby dzisiejszego też święta uroczystości. Chcę powiedzieć, że dziękuję też Bogu za to, że Bóg zsyłał dla mnie, jak do tej pory, ludzi dobrych, których napotykałem na swojej drodze w czasie, gdy odprawiałem, gdy byłem w różnych parafiach. Głos mi się łamie, trudno mi mówić, ale dziękuję bardzo. Wasza Ekscelencjo, Ojcze Wiktorze, Ojcowie, Szanowni wszyscy Państwo, chciałbym Ojcze Wiktorze podziękować za współpracę, pogratulować dzisiejszego odznaczenia, ale też pogratulować tego, jak ojciec Wiktor tu w naszej parafii sobie radzi. Ja jako parafianin jestem głęboko wdzięczny. Wszystkiego dobrego życzę, mocnego zdrowia, życzliwości ludzkiej i błogosławieństwa Bożego. Codziennie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.